Cześć wam dzisiaj, mysli wizualnie, a przyszedłem siać zło, pożogę i mordować w ogóle. Hamem jestem. Prawie, blisko, w każdym razie blisko. Chodźcie mi tu hołoto. Biegną, dobra, złapać co tam popadnie, wymordować, nie będziemy tam biegali za bardzo. I czym my mieliśmy się zająć w przyszłości? Chyba idźcie, to będą jeszcze zabić, a ja sobie obczają. Aha, odzyskać skradzone przez hobbity żarcie dla Spree, co może być zabawne. Bo mordowanie hobbitów zawsze jest zabawne, nie? To jest jeden z plusów bycia Sauronem, to naprawdę. Mordowanie tych małych gnojstw za poprzedniego Saurona. Tędy nie będzie bliżej? Chyba tędy będzie bliżej. Jest tak gorąco, że zaczyna mi grzać i odbijać. O, co mi też przypomniało, że miałem sobie kupić alkohol na nagrywanie. Tak. Drunk Playa. Dobra, przejdźmy przez miasto. Na razie nie mordujmy jeszcze nikogo i niczego. To będziemy robili w przyszłości. Halo. Mordować ich wszystkich, zanim nam z grabiami coś zrobią. Od razu lepiej. Tu jest jakaś dusza. Zarżnąć go! To był kierunek spray. Już, chłopaki? No come on! Obej mi mnie. Artefakt. Wow. Ty tu co? Nie będzie hobbit prumiw, nie wiem. Łydki chyba. To jest ich wzrost. Dobra. Jak się nie ma co się chce, to się kradnie co popadnie. Domination spell. Będziemy dominować. Już dominujemy. Spoko. Jestem fachowcem, ja się na tym znam. Opiekowałem się kotkami. Przymusiłem kotki do współpracy. I'm evil overlord. Bardziej evil się nie da być. Nie umrę zakrztuszając się kawą. Moje struny głosowe. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego biegnę za tą hałasterą, pilnując ich, czy na pewno doniosą spela do ruinek. Kilka razy zdarzyło mi się w tej grze, że mi się po prostu miniony, tępe cholerstwa, wzięły i zacięły. A jak mi się miniony wezmą i zatyną, no to niestety... trzeba się później wracać nie wiadomo ile i szukać, gdzie je wcięło. Więc teraz nauczony doświadczeniem po prostu biegnę za nimi, bo wydaje mi się, że będzie trochę szybciej. Czarnuch. Skrzyneczki do rozwalenia! Brać! Dobra, chłopaki. Ktoś chce jeszcze młot? Ktoś chce młocie? No nikt nie chce młoci. Sorry, młosiu. Mocia mnie nie ogląda pewnie. Przynajmniej nie Overlorda. Podeślę jej linka! Taka świnia będę.
To ja rozumiem za Blitzkrieg. Będę mógł tu przyzywać czerwonych, których jeszcze nie mam. Komuniści. Dobra. Jako, że wpadliśmy tutaj tak w odwiedziny, to może też zajrzymy do domku hobbitom. Weźmiemy co się da. Nikt się nie kapnie w końcu, nie? Ale kurzem daje. Hobbity. Małe plugastwa. Brać cepa. Czy tu jest impreza? Nie, tu jeszcze nie ma imprezy. Okej. Wszyscy tam. I wszyscy do mnie, wszyscy do mnie. Okej. I wszyscy na niego. I wszyscy do mnie. Uj, zginęłaś. No niestety. Nie można mieć wszystkiego. O, alkohol. Nachleją mi się. Maleństwo moje. Podoba mi się, jak tutaj jego kumple giną. On mi przynosi złoto, znalazł złoto, jest kumpel, funfel mój on jest. On jest mój funfel. Dobra, robić hobbitom wjazd na chatę. My się może cofniemy te parę kroków, albo nie, bo... Dobra, nie chcę mi się wracać, bo chciałem przywołać więcej maleństw, żeby mieć pełną dziesiątkę. A, i to, żeby otworzyć. Coś tam jest potrzebne, tak? A manę? Manę mi ktoś przyniesie? No! Gnojki. Niewolnicy. Nie, no dobra, okej. Idziemy na imprę. Znaczy nie, nie idziemy na imprę. Impra jest na razie zablokowana. Nie możemy dołączyć do imprezy cholerstwom. Ale więc idziemy im wygrać żarcie. I nie posiadam się ze zdumienia, że hobbity były w stanie zbudować drzwi, w które Overlord mieści się bez schylania. Jakie to zmyślne z ich strony. Au. Autosaved. Okej. Dobra. Wyszli, wyszli. Bym widział żarcie? Tak, widzę żarcie. Pewnie trzeba przejść całą planszę naokoło. Pewnie, pewnie. Tak mówię, jakbym nie wiedział. Trzeba będzie przejść całą planszę naokoło, żeby się dostać po to rąbane żarcie i z nim móc wrócić. Jeżeli to jest to żarcie. Nie, to chyba jest złoto. Żarcie jest w ogóle czymś dalej. No panowie, niszczymy, niszczymy wszystko. Never wake up.
We śnie, panowie, we śnie. Spokojna śmierć. We śnie. A, tu jeszcze spali. No nic. Tym się nie udało spokojnie wyperswadować. Ogólnie z hobbitami jest ten problem, że trudno dojść do tego, co one kminią, bo są tak nisko! Nie to, żebym się czepiał ludzi, którzy mi dopiętnie dorastają. To zabrzmiało niezwykle egocentrycznie z mojej strony, artystycznie w ogóle. Okej, tu jest zbroja, widzę jeszcze jednego gościa, który biega z gołą klatą. Wypadałoby, panowie wszyscy jesteście. Okej, jest. Ten. Ktoś tu coś jeszcze? On coś ubrał w ogóle? Nie wygląda jakby coś ubrał. Wzięli 198% powera. No nie spodziewałbym się. Dobra, dobra. Puk, puk. Się nie da przejść. Trzeba będzie sobie otworzyć drzwi. No to chodźmy, zabierzemy co oni tam jeszcze dawali. Hobbicie miecze. Na coś się przydają? Oczywiście, że się na nic nie przydają. No i miniony zgardziły hobbicim badziewiem. Czułem szczurami, dobrze widziałem, szczurami to zjadło. Tararam, tararam. Idziemy na owoce, panowie, na owoce i po złoto. Chyba nic więcej dla mnie nie zostało, nie? Nie. Moja chciwość została tymczasowo zaspokojona. Ale tylko tymczasowo, nie obawiajcie się. To tak powstają małe hobity. Wychodzą z dziurki. Dobra, panowie. Ładujemy się, aż się zakurzy. Odkręcili, odkręcili. No to teraz można przejść. Ha. Skąd? A, tam jest druga. No, panowie. Że tak powiem, zejdźmy ich od tyłu. Tu jest jeszcze jeden nierozwalony koszyk, hałastro. No. Sumienność się liczy. Śmierdzący gnojki. Hajsik! Nie da się więcej, nie da się więcej. Ale tu jestem, Bajer, że jeżeli wór z hajsem może nieść 5 minionów, to równie dobrze mogę dorzucić jeszcze te 2, żeby szybciej nieśli.
ale limit jest ograniczony. Nie mogę im wszystkim kazać ciężko pracować. To są rozterki Chińczyka z batem. Nie mogę ich wszystkich zmusić do ciężkiej roboty. Szybciej! Talerze. Są tu jakieś lustra, żeby zafundować sobie 7 lat nieszczęścia? Hajs! No dawaj ten hajs. Gdzie jest ten hajs? No jest! Kumulacja! I niech się pomordują chłopaki. Już przeszło. Już, przestali wychodzić. Więcej ich tam hobbicica nie miała. Nic tam nie było, nic tam wieśniactwo nie zostawiło dla mnie. Zasłużyli na tą śmierć. Powinienem muzykę klasyczną wstawiać w tej chwili. Nogi! Ten pełosie. Dobra, zrobimy to tym razem trochę inaczej. Pójdziemy naokoło, najpierw wyrżniemy wszystko, co nas może zabić. Wszystko, a nie... jakąś część. Tak. No, robot się chłopaki. Coś tu jeszcze było fajnego do zniszczenia? Hajsu trochę. Objects. No tak krzywił ryja, że niby zły jestem. Było, nie przeżyło.
Moje miniony są w tym dobre. Po prostu. Nie mogę przywołać więcej hałastry. Do mnie! Do mnie! Już mi przeszło. Jestem bardzo spokojny. Jestem pacyfistą. Wszystko zdechło, wszystko padło. Można więc kontynuować. Było tak złapać młotek, parować komuś do chaty. Młotek. Pójść po dzieci do przedszkola, wbić komuś na jamę i zacząć wszystko, wszystko rozpierniczać. Po prostu idziecie i rozwalacie tu szafkę, tu łóżko, macie scyzoryk, potnicie. I tak dalej, i tak dalej. Który będą próbowały zrobić wjazd na chatę. Wszyscy wszystko mają. Tylko jeden mały łosiek poszedł zanieść zabawki, tak? To co znaleźliśmy, ten jeden drąg do kołowrotka. Doniósł, nie doniósł. Ej, kokoszko! Kajko i kokosz. No jest. Pamiętam, że w tych korytarzach mi się strasznie, strasznie moby zacinały kiedyś jak grałem. Po prostu głupiały. Po kolei zaczynamy od neutralizowania zagrożeń, tak? Tak. Dobry plan. Aż jestem z siebie dumny. Nie. Teraz możecie ich mordować, kiedy nie będą mogli sobie zrobić przewagi liczebnej. Dobra, jeszcze zostały nam dwie dziureczki do zaliczenia. I zgasło światełko. Wsio ryba. Jak on trzyma ten młot i ten palik w tym samym momencie? Ej, minion! Nie uciekaj mi, jak do ciebie mówię. Tak dziwnie stepuje. Tak. I się przesuwa.
Dobra, chłopak. Doniosłeś? Możesz być z siebie dumny jak kobieta po 9 miesiącach? Nie to, żeby żarty seksistowskie, ale żarty seksistowskie? Szybciej. Nudzę się. No! W głąb. Hobbiczej. Hobbiczej? Hobbicza. Hobbicz. Hobbiching. Idziemy, aż nie znajdziemy żarcia. Nie ma miniony wytchnienia. Dopóki nie zdobędziemy żarcia, które nie oddamy wiosce, tylko ukradniemy dla siebie, bo jesteśmy tak bardzo źli, nie ma wytchnienia. Nie ma końca odcinka. Jest Zara. O, ludzcy niewolnicy. Dobrze widzę. Człowiekowie. Szczury się tam nimi trochę zajmą. Nie, ekipa do mnie, powrót. I tu, na swoich zasadach, to my możemy ich mordować. A nie odwrotnie. Tępe miniony. Wasza głupota kosztowała mnie jednego miniona. Czego nie wybaczę, ale zabijanie was nie jest najlepszym pomysłem na karanie was za wysłanie na drugi świat jednego miniona, więc... Tak, rozpieprzyć im kuchnię. Nic tak nie denerwuje hobbitów jak rozwalenie kuchni. Interesting. Fajna. Wyciągnęliśmy ich trochę, wymordujemy ich trochę. Świat staje się piękniejszy. Umierające hobbity, to takie romantyczne. Kamieniem? Nas? Overlordów? Znaczy, no, kto tu jest overlordem, ten tu jest overlordem. No nie przesadzę do masz, tak? 30 minut przebite! Jeszcze troszkę i skończymy tę planszę, ale... Nie bez zdobycia żarcia! Ożywienie musi być. Ja chcę. Co tu dali? Ja tam nie mogę zejść. Idźcie mi po to! Idźcie mi po to! Wszystko wzięli? No, oko wszystko wzięli. Tu jest jeszcze ten... skrzynia. Chyba wszystko. Jak to wygląda? Ta moje kaprawe oczko! Co się nie bronią? Tak za bardzo. Jeden zginął, ale nie wiem czemu. Wyglądało, jakby się nie bronili. Tak się nażarli, że zapomnieli o instynkcie samozachowawczym, tak?
Dobra, to zdobądźmy sobie jakiegoś innego cwaniaka. Skoro Giblet nam zginął, zapłacą za śmierć tą oną. Tak, Giblet podnosisz. Giblet 2. Wszystko. Dokładnie, be vigilant, minions. Zbliżamy się, czuję to w trzewiach trupów. Cóż to za szpaślak? I niech zostawi nic silnego, liczyłem na czapkę kucharza. Smutałkę. Spojrzałem na mnie. Gotów do boju, wieśniak jeden. Gdzieś ty tam polas? Hej, ekipa, cepie głupi, wracamy. I teraz mu na plecy. Zaraz mi poliną miniony. Na pewno. Dziwne. Jak to się stało, że żaden nie zdechł? Znaczy z moich, nie? Że oni wszyscy zdechli, to taki był plan, nie? Ale w drugą stronę. Dokładniuśko. No. Męcz się sam. Cepie tępy. Minion się znalazł. Take it up to Spree. That food would provide you with a substantial amount of life force, sire. You could leave in the food. Heartless wretch, we're starving. Mordować wieśniaków! Myśleli, że oddam im jedzenie. Swołocz. Kilofami? Serio? No overlorda? Jakim tam zaraz wpaluje do wioski? Jakim wymorduje?
starców, kobiety i dzieci. Właściwie tam są sami starcy. Przynajmniej tak wyglądają. To było cudowne. Wzruszyłem się. Dziękuję za uwagę w tym odcinku. Jaj. Ciemność nastała. Jest tak makabrycznie gorąco. Po prostu nie ma czym oddychać. To zabrzmiało trochę teatralnie, prawda? Ale nie, naprawdę, jest jakieś 30 parę stopni. Mój komputer żyje. Mój komputer wyje jak taka dzika, nie wiem co dzika co, ale jak dzik taki wyje. Robi wuuu.